Cóż to za miłość? Kalwinizm jest niebiblijną nauką stworzoną przez człowieka. I, tak dalej, i tak dalej, Zapraszam na odcinek trzeci. Witajcie. Dzisiaj trzeci odcinek z tego cyklu. Tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku planuję nagranie kilku odcinków na temat różnych zarzutów, jakie stawiają czasami ludzie odnośnie teologii reformowanej, doktryn łaski czy popularnie zwanego kalwinizmu. Dlaczego nagrywam tę serię? Ponieważ wiele zarzutów jest po prostu kłamstwem. Ludzie je powtarzają, ludzie je jeden po drugim powtarzają bez znajomości wiedzy. Bardzo często, zwykle, bez znajomości podstaw historii Kościoła, prawdziwość tych zarzutów można bardzo łatwo zbadać, ale z jakichś powodów ludzie, którzy stawiają tak wiele zarzutów, nie chcą tego badać. Powielają błędy, zarówno zagraniczni autorzy, jak i Polacy. Dlatego stwierdziłem, że nagram tę serię, ponieważ od jakiegoś czasu zaczęły do mnie docierać niepokojące informacje na temat wielu, wielu zarzutów, które były po prostu wyssane z palca. To co ważne, to co we wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, staram się nagrywać ten film w prosty sposób, staram się przedstawiać różne trudne zagadnienia w łatwy sposób. Czasami być może będę stosował jakieś uproszczenia. Tematy momentami są naprawdę bardzo ciężkie, ale staram się czasami iść na skróty, oczywiście nie pomijając prawdy i w żadnym wypadku nie kłamiąc. Natomiast sygnalizuję, że jest o wiele więcej w internecie dobrych wykładów, jest o wiele więcej książek dobrych, no niestety większość po angielsku. Ale polska literatura też reformowana. Zaczyna być coraz powszechniejsza, dlatego zachęcam, zerknijcie też do, do opisu tego odcinka. Tam znajdują się ważne linki do ciekawych miejsc, do ciekawych filmów, do ciekawych książek i artykułów. Ok, przechodzę do tematu trzeciego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o tym, Kalwinizm, arminianizm, często mówimy o takich pojęciach, ale skąd to wszystko się wzięło? Są dwa poglądy na zbawienie. Jeden to jest monergizm, a drugi to jest synergizm. Może to są trudne słowa na początku, ale postaram się je w bardzo prosty sposób wyjaśnić, aby te słowa nie były dla Was straszne. Monergizm, jeżeli ktoś wierzy monergistycznie, to znaczy, że wierzy, że Bóg zbawia. Jeżeli ktoś wierzy synergistycznie, to znaczy, że Bóg Zbawia, ale we współpracy z człowiekiem. I aby mieć właściwy pogląd na to, skąd te poglądy się wzięły, jak dzisiaj wygląda świat i dlaczego chrześcijanie sprzeczają się o to, czy Bóg zbawia sam, czy z Bóg zbawia z człowiekiem, warto cofnąć się do V wieku. Aby mieć właściwy pogląd na to, co dzisiaj obserwujemy, powinniśmy cofnąć się w historii Kościoła aż do V wieku. To tam rozgorzała debata pomiędzy szkockim mnichem, pelagiuszem, a Augustynem z Hipony. Szkocki mnich, po przeczytaniu jednego z jednej z modlitw Augustyna, stwierdził, że musi na nią odpowiedzieć. Stworzył takie oto tezy: Grzech popełniony w raju przez Adama dotknął tylko jego samego, nie przeszedł na innych ludzi. Pelagiusz upierał się, że ludzie urodzeni po upadku Adama zachowali zdolność do życia w doskonałej sprawiedliwości przed Bogiem sami z siebie, bez pomocy Bożej łaski. Twierdził, że łaska Boża ułatwia podążanie i życie według przykazań Bożych, ale nie jest do tego konieczna. Augustyn kategorycznie odrzucił te poglądy. Augustyn twierdził, że po upadku Adama grzech przeszedł na wszystkich ludzi i nie jesteśmy w stanie Żyć według Bożych standardów bez Bożej łaski. Monergizm i synergizm. Augustyn wierzył monergistycznie. Uważał, że łaska Boża jest konieczna, że łaska zbawienia jest monergistycznym dziełem Boga, który dokonuje tego, co zamierza osiągnąć. Łaska Boża zmienia ludzkie serce, wskrzeszając grzesznika ze śmierci duchowej do duchowego życia. Pelagiusz odrzucał ten pogląd. Doktryny Pelagiusza zostały potępione przez wczesny Kościół. Przeczytajmy fragment. Kontrowersje przyniosły kilka wyroków kościelnych, w tym wyrok Kościoła na synodzie w 418 roku, gdzie Sobór w Kartaginie potępił nauczanie Pelagiusza. Heretyk został zesłany do Konstantynopola w 429 roku, i po raz kolejny Pelagianizm został potępiony także przez Kościół na Soborze w Efezie w 431 roku w całej historii raz po raz pelagianizm był odrzucany przez chrześcijańską ortodoksję. Link do całości tego tekstu umieszczę w komentarzu do tego odcinka. Umieszczę w notatce do tego odcinka. Czytamy tam dalej nawet Sobór Trydencki, to już Kościół Rzymski, który naucza o formie półpelagianizmu w swoich pierwszych trzech kanonach. Zwłaszcza w szóstym rozdziale o usprawiedliwieniu, powtarza starożytne potępienie przez Kościół Nauk Pelagiusza. Nawet Kościół Rzymski dzisiaj potępia to, co wymyślił Pelagiusz. Pelagianizm zostaje odrzucony, ale niecałe 100 lat później wkracza na scenę półpelagianizm, czyli twierdzenie, że faktycznie Bóg Musi zbawić człowieka, ale człowiek musi na to odpowiedzieć. I przez wiele set lat w historii kościoła toczone były debaty pomiędzy chrześcijanami, którzy wierzyli monergistycznie, czyli wierzyli w ten sposób, że Bóg zbawia kogo chce, jak chce, samodzielnie, a tymi, którzy uważali, że Bóg Potrzebuje do zbawienia współpracy z człowiekiem. I przez wiele set lat ten pogląd był w zdecydowanej mniejszości. Co ciekawe, pogląd ten staje się popularny w ostatnim czasie. Jak to opisać? Ciężko jest to może opisać, ale podam pewien przykład, który myślę, że dobrze zobrazuje to, o czym mówimy. Ludzie, którzy wiedzą, wierzą w monergistyczne zbawienie Boże, mówią: Bóg zbawia kogo chce, jak chce. Kiedy chce. Natomiast ludzie, którzy wierzą w synergię, czyli we współpracę Boga z człowiekiem, mówią: Bóg wyciąga rękę do każdego, ale człowiek musi do tej ręki Bożej jakby doskoczyć. Oczywiście ten pogląd stwarza wiele problemów, bo widzimy to poza Kościołem Rzymskim. W Kościele Rzymskim ta doktryna wygląda zupełnie inaczej. Zbawiani są ludzie przez chrzest, więc wystarczy. Przynieść dziecko do kościoła, ono na wyznanie wiary rodziców jest pokropione wodą i uznaje wtedy Kościół Rzymski, że to dziecko jest zbawione. Oczywiście problem pojawia się, kiedy dziecko popełni grzech ciężki, bo wtedy traci zbawienie i musi przyjść do kapłana, aby kapłan niby w imieniu Jezusa przebaczył mu grzechy i to zbawienie odzyskuje. I tam ta sytuacja. Jest właśnie cały czas dynamiczna, traci się zbawienie, odzyskuje, traci się, odzyskuje. No, ważne, aby w momencie śmierci nie być w stanie grzechu ciężkiego, ponieważ jeżeli osoba, tak naucza Kościół Rzymski, w momencie śmierci jest w stanie grzechu ciężkiego, nie ma w sobie. Łaski Bożej, ta łaska Boża nie jest w niej, a więc trafia bezpośrednio do piekła. Wielu ludzi myśli dzisiaj, rzymskich katolików, że ponieważ nikogo nie zabiłem i mało grzeszyłem, to po śmierci trafię do piekła. Otóż nauka Kościoła Rzymskiego wcale tak nie mówi. No niestety, rzadko Kościół mówi akurat o kwestii zbawienia. Oczywiście my, czytając Słowo Boże, odrzucamy pogląd rzymski, odrzucamy ten pogląd na zbawienie przez chrzest. Wiemy, że chrzest nie jest konieczny do zbawienia, ale chrzest jest wynikiem naszego posłuszeństwu słowu Bożemu. Natomiast kiedy wrócimy do dyskusji pomiędzy Pelagiuszem a Augustynem, widzimy pelagianizm, który był bardzo niebezpieczną doktryną, został uznany za herezję. I wiele set lat później, kiedy reformatorzy Wychodząc z kościoła rzymskiego mówią, wróćmy do Słowa Bożego. Zobaczmy, jak kościół nasz, rzymski, odszedł daleko od Ewangelii. I reformatorzy szczególny nacisk kładli na zbawienie, na to, że to Bóg zbawia, na to, że człowiek powinien być posłuszny Bogu przez poznawanie jego słowa. O Bogu możemy najwięcej dowiedzieć się ze słowa. I ten ruch bardzo mocno zmienił chrześcijaństwo. Mało ludzi o tym mówi. My dzisiaj w Polsce skupiamy się na tym, że rzymskich katolików jest bardzo dużo, a reszta to są sekty. Wcale tak nie jest na świecie, ale o tym mówiłem w innym filmiku. Ale chcę wrócić do tego, co działo się dalej, co dzisiaj niektórzy przedstawiają jako bardzo niebezpieczną doktrynę czyli kalwinizm. Kalwin nie wymyślił żadnego kalwinizmu. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. W drugim odcinku, jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś, zachęcam, zerknij, zobacz. To jakby spadkobiercy pelagiusza zaatakowali doktryny, w które wierzyli chrześcijanie biblijni, ewangeliczni czy protestanci, jak to nazwiemy, to oni. Zaproponowali zmiany, i w odpowiedzi na to zostały stworzone jakby doktryny, spisane doktryny, które my dzisiaj nazywamy w skrócie kalwinizmem. Chociaż niektórzy mówią, że stało się to trochę jakby przezwiskiem, że ludzie wymyślają i mają tak złe patrzenie na, na kalwinistów. Którzy sami siebie uważają za uczniów Chrystusa, to jest jeszcze bardzo ważne. Nikt nie uważa się za ucznia Kalwina, ale jak rozumie ci ludzie, w większości, którzy wyznają doktryny łaski, uznają Kalwina za mądrego człowieka, za niezwykłego człowieka, który pisał niezwykłe i przenikliwe rzeczy, ale podobnie myślę, że. Patrzy większość z nas na chociażby Lutra, który pisał mądre rzeczy, ale też czasami zdarzało mu się popełnić dziwne. pisać dziwne rzeczy czy zachowywać się w dziwny sposób. Chciałbym jeszcze raz mocno zwrócić uwagę na to, że Kalwin nie stworzył kalwinizmu. Czasami ludzie go atakują. No właśnie. Powiem o tym może trochę więcej w kolejnym odcinku, gdzie przytoczę kilka ataków i powiem właśnie jak te ataki są chybione. Kalwin nie stworzył kalwinizmu, nikt, kto wierzy w nauki reformowane czy w doktryny łaski, nie uznaje Kalwina za nieomylnego, za papieża tak jak dzisiaj rzymscy katolicy. Ale uznajemy go za mądrego człowieka, który w niezwykły sposób, z niezwykłą przenikliwością opisywał wiele rzeczy. Może na dzisiaj tyle, bo widzę, że ten film się trochę przedłuża. Zapraszam na kolejny odcinek. Może jeszcze na koniec takie pytanie, które myślę, że każdy chrześcijanin powinien sobie zadać: czy Bóg zbawił mnie, czy ja we współpracy z Bogiem sam się zbawiłem? W jakiś sposób to jest bardzo ważne, czy mamy pogląd monergistyczny, czy synergistyczny, czy. Uważam, że Bóg zbawił mnie, pomimo, że nie zasługiwałem na to, czy uważam, że raczej ta współpraca nastąpiła, ponieważ Bóg może widział we mnie coś dobrego? To wszystko tworzy kolejne pytanie: jeżeli Bóg we mnie widział coś dobrego, to dlaczego nie są zbawieni ludzie wokół nas? Czy oni są gorsi, czy ja jestem lepszy? Tych pytań jest wiele. Dzisiaj nie chcę o nich mówić. Postaram się powiedzieć trochę o tym w kolejnym odcinku. Zapraszam. Jeszcze krótki dodatek do tego filmu, bo kiedy zacząłem montować film, najpierw nagrywa się zawsze film, później trzeba to przerzucić cały materiał na komputer i montuje się. Dla tych, co nie wiedzą, jak to powstaje, to co widzicie na YouTubie. Kiedy zacząłem montować i składać w całość to, co wcześniej nagrałem, okazało się, że zapomniałem powiedzieć w sumie o bardzo, bardzo istotnej rzeczy. Tak jak mówiłem o konflikcie, o sporze, pomiędzy Pelagiuszem a Augustynem. Tak zapomniałem dodać, że kontynuatorami dzisiaj Pelagiusza, dzisiaj, może niekoniecznie dzisiaj, ale w dzisiejszej teologii jest Arminiusz i ten pogląd Arminian, a kontynuatorem Augustyna, czyli obrony tych doktryn łaski, tego monergizmu, że to Bóg zbawia, jest w skrócie, jest Kalwinizm. Doktryny łaski, Teologia Reformowana to jest w bardzo dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu. Tak jak mówiłem na początku, czasami stosuję pewne uproszczenia, aby ten materiał nie był zbyt długi. Jeżeli ktoś z Was chce, a zachęcam do tego, aby zbadać dobrze takie poglądy, to zobaczcie opis do mojego filmu i tam znajdują się linki do wielu, do kilku książek. Tam znajdują się linki do wielu materiałów, do kilku filmów na YouTube, do książek. Naprawdę coraz więcej materiałów w języku polskim pojawia się na ten temat, dlatego zachęcam. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, gdzie będą QA, będą omawiane przeze mnie różne zarzuty. Dostałem trochę screenów, trochę różnych informacji z zarzutami, które moim zdaniem są. Przedziwne i postaram się właśnie na nie odpowiedzieć. Także kolejny odcinek już, przyszły czwartek. Już zapraszam.